Tak, witam wszystkich, dzień dobry. Kochani, Bogu chwała. Ale garaż, mój stały widz, twoja okolica, można powiedzieć. A kochani, nie tylko, ponieważ Wojtuś też tutaj z Podkarpackiego. I wyjeżdżam z Podkarpackiego, jadę, moi drodzy, na Śląsk do siebie. Bardzo się cieszę. W końcu zobaczę dzieciaki, w końcu się wykąpię, w końcu normalne warunki. A ta, powiem wam, Bogu chwała, to śnić mi się będzie chyba przez tydzień, co tu miałem za motkę z tymi jajcami całymi. No i powiem wam, że jajek nie dostałem żadnych, niestety. No ale cóż. Teraz tak, no to jeszcze nie koniec na dzisiaj, tak? Lecimy sobie dalej. Żegnam Podkarpackie. Jakaś taka pozytywna energia tutaj na mnie oddziałowuje. Ja mam tak, wiecie, że w jakichś miejscach albo się czuję dobrze, albo źle. Na przykład w Wrocławiu się źle czuję, w Warszawie się czuję dobrze. Nie wiem, no w Rybniku się źle czuję, w Włodzisławiu się dobrze czuję. Jakieś takie, wiecie, niewyjaśnione siły na mnie działają w jednym miejscu. No ale tak ponoć jest, że niektórzy ludzie też na nas źle działają, inni dobrze. Nie wiadomo, znaczy ja nie wiem przynajmniej, co to powoduje. Także do widzenia, Bogu chwała. Naprawdę cieszę się, że wyjeżdżam. Podkarpackie pozdrawiam, bardzo fajne, bardzo fajni ludzie. O ile można ludzi ocenić po paru sklepach i kilku pracownikach firm, to jak najbardziej fajni i przyjaźni ludzie. Mi się wydaje, że dobrzy ludzie na Podkarpaciu mieszkają. Alarm mi się załączył jakiś tutaj. Wyjeżdżamy. Zobaczcie, oczywiście czarne drogi, tak? Ja już nie będę tego powtarzał więcej, ale o, Przemek XXX, dobrze napisałeś, Przemek, tak? Że spedytor mi pisał, czarne drogi są, Łukaszu, jedź szybko. Otóż miałeś rację. Ja, mi wiecie, mi wczoraj się troszkę już myślenie wyłączyło przy tym wszystkim. I czarne drogi to nie oznaczają, że one są świetne, jakieś super. One są właśnie, tak jak tutaj Przemek napisał, zdradliwe. XXX napisał, tak? Zdradliwe, bo są oblodzone i wydaje się, że one są czarne, fajne, ale łatwo się na wpaść na minę. Kieruj się na północny wschód. Kieruj się na północny wschód. A stoję na ulicy Kolejowej, kulturka pełna, pan mnie puścił. Dalej prosto. Obok ulica Przemysłowa. Teraz czekam, co wymyśli spedytor, zemstę na mnie jakąś, bo ktoś mi napisał, o właśnie, Łukaszu, nie pisz tak, że ten na spedytora pedał, powiedziałeś, bo jak to zobaczy, to cię zwolnią. No nie zwolnią, słuchajcie. No bo mam, wiecie, dwie palety. Jedna rzecz, później wam pokażę, są to zderzaki kolejowe do pociągów. A druga, pierun wie, bo tam nie zaglądałem. No cóż. Kurde, chyba zgubiłem, wiecie, jedną fakturę na 80 zł za paliwo. Po prawej stronie, Bogu chwała, kwiaciarnia i co tutaj jest, drukarnia. A jeszcze przed nami kościołek. No i spedytor może się zemścić, bo mam tylko dwie paletki, czy mi jeszcze czegoś nie dorzuci i będę o 21 w domu.
A przypominam wam, że ja przyjadę dzisiaj, wykąpię się, odstawię samochodzik. Później muszę wrócić jakieś 15 km do domu i... I moi drodzy, jadę na Beskid Śląski z rodziną do kolejnej pracy na weekend, tak? Rzeszów, 19, E371. Ale kurde, mam zimne palce w butach, tak? W tym śniegu dzisiaj już rozładunek trwał 40 minut. Jak będzie tak, jak jest, że Gliwice i Rybnik. Rybnik mam rzut beretem. Przypominam, jestem z Włodzisławia Śląskiego. To by było naprawdę jak ta lala. I żeby oczywiście nic nie było po drodze, tak? Bo cały czas zima nie odpuszcza. Już wczoraj mówiłem, wspominałem wam, że ja to mam pecha. W zeszłym roku już w bluzie popylałem. O kurde, ale fajny ten kościół, powiem wam. Taka duża Matka Boska stoi przed nim. Czy przed nim, w nim jakby, chyba będzie to widać na filmie. Dobrze, czekajcie, na chwilkę spauzuję. 600 metrów, na rondzie drugi zjazd. Tak samo jakby cały czas no, też padał, tak? Ta woda w końcu przyjdzie ocieplenie, ustąpi i będzie poziom rzek tak wzrośnie. Tu słusznie chyba też Przemek napisał, że tak może być, że po takich ostrych zimach przychodzi powódź po prostu. Dzisiaj założyłem, jest duża różnica. Poza tym dwie koszulki i na to polar. I też już jest różnica, bo miałem jedną koszulkę. Jest znaczna różnica w tej w ciepłocie jest na ciele. Najgorsze to mam teraz te nogi tak zmarznięte. No i zobaczcie, jedziemy sobie Kruszką, gdzie jest 80,
No i co? Jedziemy 60. Wczoraj to powiedziałem spedytorowi, że jadą 60, ale mi nie wierzył, tak? Że nikt autostradą nie jedzie. Znaczy, my nie jedziemy autostradą, tylko taką pośpieszną drogą, ale tutaj się można rozkulać do 90. On mi napisał, że on nie wierzy, że autostradą duże jadą 60 na godzinę. Taki to spedytor mądry, wiecie, wszechmogący. Tak, droga jest czarna, ale zdradliwa właśnie, zmrożona. Ja mi się wydaje, że safera nie powinno się pospieszać i kierowcy tak samo. A tutaj Wojtek słusznie napisał, żebym po prostu mówił mi dobrze, lecimy, lecimy, daję ile mogę i po prostu nie wchodził w żadną... 400 metrów. Na rondzie pierwszy zjazd. Nie wchodził w żadną dyskusję, bo to nie, no nie wygracie, tak? Z pedycją, ona jest mądrzejsza, najmądrzejsza. Ma podgląd z tych kamer na autostradach. I ja nie wiem, czy te kamery nie pokazują z zeszłego roku, bo naprawdę ja jechałem i wcale drogi nie były czarne. Dobra, tutaj muszę się wbić. Jedziemy w tej chwili tutaj z Podkarpacia na zachód, tak powiedzmy w linii prostej. Gliwice znam, to moje regiony, także na Śląsku nie ma problemu. Byle szczęśliwie, wiecie, dojechać. Oprócz tych tutaj jajec to nie miałem większego problemu. Na głodnego, nawet czasu nie było coś zjeść dzisiaj. Dobrze, kochani, puszczam wam muzyczkę i możecie sobie po prostu pozaglądać i nie słuchać mojego klędzenia. Także jedziemy S19 i posłuchajcie sobie muzyczki. We'll be right back.